Cześć ludzie, wracamy z Zarkiem Oryginsem, tym razem już to trzecia nasza recenzja. I w tym przypadku mamy Deadshota, kolejnego z zabójców. Powoli wypełniamy listę. Deadshot oczywiście, bardzo fajny, znany zabójca. Jeden z takich klasycznych Batmanowych wrogów, Floyd Lawton. Kompletnie nie w swoim kostiumie tutaj. Ma kurtka zimowa, spodnie zimowe, zimowe buty. Reszta figurek z serii oczywiście Deadshot, Deathstroke, Killer Croc, tych dwóch załatwionych, tu jest trzeci. Zostają Anarchy i Firefly, powoli. Pudełko już widzieliśmy wiele razy, właściwie dwa, plus Batman to trzy. Także wiecie, tylko go wyjmę i możemy mu się przyjrzeć poza pudełkiem. Deadshot, jak widzicie, jest trochę mały. Jeszcze wypadałoby kamerę obniżyć, właśnie coś takiego. Mam nadzieję, że go dobrze widać. No i tak. Wygląda bardzo fajnie, naprawdę. Tylwa muszę powiedzieć. Rusza się też dosyć nieźle. Tu mu się coś zaczęło odklejać, ale to nieważne. No tak, ale to jak właśnie, jak wygląda, jak. W sumie najfajniejsza w nim jest maska, ponieważ bez problemu można było zdjąć tę głowę i założyć na jakieś inne ciało i udawać, że to jest po prostu Deathstroke taki normalny. Ponieważ maskę ma normalną, taką, którą można było nosić i ma ten swój okular na jednym oku. Także najważniejsze rzeczy są. Reszta, zimowa kurtka, spodnie, te wielkie buty, są do przeżycia ogólnie. Są do przeżycia. Zresztą kurtka wygląda bardzo fajnie. Same rękawy również można by było zabrać, są na przykład, gdyby się chciał robić custom. I wziąć je jako rękawy od jakiejś po prostu konkretnej kurtki z ochraniaczami, wiecie o co mi chodzi. Tak, tutaj wszystko jest bardzo ładnie. Spodnie, zresztą też nie ma problemu na kolaniki. Jedynie te buty tak naprawdę bardzo wskazują na zimę. Buty, no i tutaj tors powiedzmy. No ale właśnie buty, jak widzicie, są strasznie wielkie. No cóż. Tak, tutaj Deadshot ma jakieś paczki, pewnie z amunicją. Tu ma trochę amunicji na ręce. Tu ma swoje spluwy razem z kozackimi rękawiczkami. Jak widać, bardzo ładne. Najważniejsze jest to, właściwie już przechodząc z zakresu ruchu tak na szybko, że Deadshot potrafi strzelać nimi przed siebie. Można zrobić tak, można zrobić na zewnątrz, ale najważniejsze jest to, że właśnie ręce potrafi wziąć po prostu w taki sposób, że o to ktoś zadbał, że da się je zrobić prosto, ewentualnie możesz dogiąć jak ktoś chce. Dłonie można zgiąć w dół. Naprawdę, to jest podstawowa rzecz, jaką powinien zrobić i robi to na 10. No ale tak, staw kulkowy w głowie oczywiście, zresztą jak widzicie. Przy okazji, skoro te rzeczy spadły, to czuję jakby słuchawki były doklejone do głowy. No ale tak, to po pierwsze zgina się i delikatnie powiedzmy ruszał, to jest staw kulkowy. Po drugie, obrót w pasie, ręce widzieliście, do przodu potrafią ładnie, także jeszcze w kółko. Delikatne zgięcie w łokciu, pojedyncze, obrót w łokciu, obrót w dłoni i zgięcie. Dalej, nogi, coś takiego. Na zewnątrz coś takiego. Druga też, gdyby nie to tutaj na drugim na udzie. Obrót tu, podwójne zgięcie w kolanie. Tu trochę jest rozszerzony, no ale to się da zmienić. Po drugie kolano, które bardzo trudno chodzi. Obrót w bucie i stopa standardowo przód, tył i na boki. Także Deadshot, jedyne na czym on cierpi, to może brak akcesoriów. Ale z drugiej strony to jest zrozumiałe, ponieważ on nie miał żadnej innej broni w tej grze. Nic, żadnych karabinów, pistoletów, wystarczyły mu te na łapach. Fajnie było na przykład, gdyby dali jakieś nakładane celowniki laserowe, takie po prostu wiecie, przezroczysty kawałek czerwonego plastiku. To było całkiem ciekawe, ale no cóż, nie ma tego. Zresztą potrafię przeboleć to, że Deadshot nie ma żadnych akcesoriów, ponieważ Deathstroke, Firefly dostali fajne, Killer Croc jest tak wielki i tak tani, naprawdę. To jest dobra rekompensata. A tak poza tym, tak jak mówię, ten Deadshot bardzo mi się podoba. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak wygląda. Oczywiście, że wolałbym jakiś konkretniejszy kostium, jak Deathstroke nosi, czy właściwie wszyscy inni zabójcy.
Ale to jestem w stanie zaakceptować, jak mówię. Wystarczy nam przed wymienić tylko tyle i buty i mamy jakiegoś normalnego Deadshota. No ale tak, jak wygląda z Batmanem? To jest bardzo dobre pytanie, dziękuję, że zapytaliście. Z Batmanem wygląda tak. Batman jest od niego znów delikatnie wyższy. Tu mamy Deathstroke'a. Deathstroke też jest delikatnie wyższy od Deadshota, także fajnie, że nie są jednego i tego samego wzrostu, to jest ok. Także jednego zabójcy się pozbądźmy. Batman, Deadshot oczywiście, tak, może mu strzelić w twarz. Z drugiej strony Batman może zrobić o tak. Powalić Deadshota, złamać mu ręce tak jak w grze, co w sumie było okropne. Ze strony Batmana oczywiście. Deadshotowi się należało, no ale tak, tak. Co my tu możemy jeszcze zrobić? Zgiąć mu kolana. Prawda, spróbujemy rzucić go na jedno kolano właśnie. Ach. Czy to się uda? Czy to się uda? Czy to się uda? Coś nie do końca. Teraz dałoby radę, żeby mu trochę buto odwrócić. Dałoby się zrobić z tym, że mój ma trochę rozruszane nogi w jednym miejscu, w innym miejscu ma trochę zbyt twardo chodzące. Do tego trzeba uważać, ponieważ u mnie udo tu i noga tutaj są zastały się, niestety skleiły. Próbowałem coś z tym zrobić, ale boję się, że prędzej urwę ten staw po prostu niż naprawię, także trzeba na to wszystko uważać. Przy okazji noga jest trochę krzywo włożona, co też widzicie na pewno tutaj. Także błędy się zdarzają, ale to można akurat zrobić po prostu, włożyć do wody, ścieśnić, czy podłożyć nawet pod suszarkę do włosów. Naprawdę, to właściwie tyle. Mało o Deadshocie, bo nie ma za bardzo dużo o nim do powiedzenia. To jest gość ubrany dosyć na luźno, ale naprawdę wyglądający bardzo fajnie, profesjonalnie. I będący chyba najlepszym Deadshotem w tej skali. Właściwie najlepszą jego figurką, ponieważ ten z Arkham City nie wyglądał zbyt dobrze. W sumie mamy tylko tego i klasycznego z Disney Universe Classics. Którego wolicie, to sobie wybierzcie. Jak zawsze dajcie znać w komentarzach, czy wam się podoba. I do następnego, ludzie, ponieważ już zostały tylko dwie figurki. Na razie.